Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj nieoczekiwanie zajmiemy się tematem drugiej tury Icon Swaps. Nie miałem zamiaru bawić się w swapy w ten weekend, ale oczywiście zgodnie z moimi przewidywaniami EA podniosło nieco wymagania względem graczy przy zdobywaniu ostatnich 10 kart i okazało się, że w naszej społeczności wywołało to spore poruszenie. No bo dlaczego aż 5 kart musimy zdobyć w Squad Battles i to poświęcając na to aż 30 meczów? Dlaczego pojawiły się ograniczenia możliwych rozegranych gier w meczach online i tak dalej, i tak dalej? Czyli ogólnie, dlaczego EA jest złe? Bo sprawiło, że druga tura swapów jest o wiele trudniejsza do zdobycia niż ta grudniowa pierwsza partia. Niektórzy gracze nawet nie zapoznają się z dokładnymi wymaganiami tych swapów, aby popatrzą na wpisy w społeczności i odgórnie mówią, że nie chce im się robić więcej swapów, skoro teraz jest to takie utrudnione. No ale właśnie, czy oby na pewno tak jest? Otóż, pierwsze dwa swapy zdobywa się w towarzyskich meczach jedna liga, gdzie nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o rozgrywane mecze, a po prostu oprócz 6 zwycięstw musimy strzelić jeszcze 10 bramek i zanotować 5 asyst podaniem prostopadłych. Są to faktycznie nieco większe wymagania, tylko że tak jak pograłem te mecze, to szybko okazało się, że tam ludzie wciąż bardzo chętnie wychodzą po straceniu pierwszej bramki i na kilka rozegranych meczów trafił mi się tylko jeden trwający do 90 minuty, więc tutaj nie ma realnego problemu. Idąc dalej, musimy wygrać 7 meczów składem Anglików oraz 7 meczów składem Brazylijczyków w zakładce w meczach towarzyskich o nazwie Jeden Naród, która ma ograniczenie do 60 meczów. No i właśnie to jest powód takiej wściekłości wielu graczy, tylko że proszę zauważyć, iż wygranie 14 meczów z 60 to jest mniej niż 25% całości możliwych rozegranych gier. No a co za tym idzie? Tutaj działa to tak samo, wręcz gracze, przynajmniej na moim przykładzie, wychodzili z meczów jeszcze szybciej niż w jednej lidze, no bo logiczne jest, że na 60 spotkań to jest praktycznie niemożliwe, żebyśmy przynajmniej w 20 z nich nie strzelili jako pierwsi bramki, skoro rywale wczytywani są tutaj na poziomie dywizji, w której obecnie przebywamy. Więc w tym przypadku naprawdę nie ma co marudzić i tym największym problemem jest w takim razie Squad Battles, do którego EA nas zmusza zapewne po to, byśmy nabijali im czas spędzony w grze, no a potem będą mogli pochwalić się oni dzięki temu lepszymi statystykami. No ale niestety w tym przypadku, w odróżnieniu do żywych graczy, bot na pewno nigdy nie wyjdzie z meczu. Każdy taki mecz Squad Battles musimy rozegrać do końca, tylko że tak na dobrą sprawę, skoro to jest rozgrywane na niskim poziomie klasy światowej, to tak jak przy pierwszej turze swapów, po szybkim strzeleniu 5 bramek możemy odkładać pada, a w międzyczasie czytać książkę, obejrzeć jakiś mecz w telewizji itd., itd. W tym wszystkim najgorsze jest to, że konsola żre nam prąd, natomiast powiem jeszcze o czymś, o czym wielu nawet bardzo doświadczonych graczy zapomina, a wynika to z tego, że mało kto gra regularnie w Squad Battles, to znaczy nie musimy zawsze grać tych 4 meczów, które są nam tutaj pokazywane. Po każdym rozegranym spotkaniu możemy wczytać kolejne 4 drużyny, a wśród nich wybrać sobie najsłabszą jako przeciwnika, no bo tam często są srebrne i brązowe składy, albo po prostu jakieś hybrydy bez grania, także z brązowymi zawodnikami. Więc ja polecam grać tylko na takie składy, żeby szybko strzelić wiele bramek i nie marnować czasu. No i kolejna sprawa, w prawym górnym rogu mamy licznik rozegranych meczów, a za każdym razem, gdy odświeżamy rywali, dostajemy informację, ile jeszcze odświeżeń nam pozostało, tylko że tu chodzi o odświeżenia rywali, które liczą się do rankingów Squad Battles, to znaczy my możemy sobie w nieskończoność wczytywać tych rywali, tylko po prostu po pominięciu 40 składów kolejne mecze nie będą liczyć się do rankingu Squad Battles, no ale będą liczyć się przy robieniu swapów, no i to jest najważniejsze. To jest taka podstawowa sprawa, wielu z was pewnie dziwi się, że mówię o takiej błahostce, ale wiele osób w ogóle nie gra w Squad Battles i o tym zapomina albo nigdy tego nie widziało i właśnie przy poprzedniej turze swapów przeprowadziłem niejedną konwersację, która ku mojemu zaskoczeniu uświadomiła mojego rozmówcę co do tych podstaw, więc na dobrą sprawę granie i nabijanie swapów w Squad Battles to jest tylko marnowanie czasu. Strzelanie szybko z 5 bramek, odkładanie pada i przewijanie meczu w przerwie, no bo tak jak widzicie w tle, bot grając z tymi słabymi składami nie jest w stanie odrobić 5-bramkowej straty. Tam po prostu są same wylewy i tyle, a odłożony pad świetnie sobie radzi nawet bez gracza. No jednocześnie rzeczy, które się tam dzieją bez naszej aktywności, też są bardzo ciekawe, no bo to są najprostsze wylewy, jak i rzuty karne, które tworzą nasi zawodnicy oraz obronione rzuty karne przez naszych bramkarzy, którymi my oczywiście nie sterujemy. Ogólnie jest to komedia, tak jak całą komedią jest ta gra. Tak czy owak, przypominam o najlepszej taktyce do grania Squad Battles, do której link znajduje się w opisie, a omawiając ostatniego swapa do zdobycia,
dostajemy go za 18 Winów Food Champions, co dla wielu może być problemem, nie przez to, że jest to trudne, bo trudne nie jest i wystarczy dwa razy wbić Silvera 1, żeby odzyskać przy okazji żeton i tyle, ale jest najbardziej czasochłonne, no bo z ostatniej ankiety na rzeźnikach wiemy już, że wielu z was w ogóle nie gra w Food Champions, a żeby zdobyć tego jednego słapa, będziecie musieli jednak rozegrać kilkadziesiąt meczów, które często bez względu na wynik będą trwały do końca. Natomiast tutaj mówimy już o pełnej puli słapów, a ta także raczej nikomu nie jest potrzebna, a przy okazji na ich zdobycie mamy kilka tygodni, więc naprawdę jak w piątek zobaczyłem te negatywne komentarze, ten hejt o zniszczeniu słapów, o toksyczności EA i tak dalej, to aż rzuciłem się w weekend, żeby to sprawdzić i ostatecznie faktycznie jest ciężej niż w grudniu, nie da się tego ukryć, ale to wciąż są słapy o wiele łatwiejsze do zdobycia niż jeszcze FIFA 20, gdzie ten event dosłownie zrujnował całe Division Rivals, więc tyle w temacie, nie ma się czego bać, nie ma co marudzić, póki gracie FIFA, zachęcam jednak do zainteresowania się tematem i zgarnięcia słapów przed wydaniem drużyny Toty, a następnie wydania ich na najlepsze paczki, no a przynajmniej tak zrobię ja i niebawem zobaczymy, jakie będą tego efekty. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!